Pan Michał Wesołowski, dyrektor Multikina w Słupskim Centrum Handlowym Jantar, zaprosił nas i Państwa do tego, abyśmy podglądali, jak wyglądają ostatnie przygotowania do otwarcia najnowszego w Polsce obiektu Multikina. Zapraszamy. Zapraszamy. Weszliśmy do obiektu, weszliśmy do Multikina, znajdujemy się w holu głównym. Co my tutaj mamy? Tutaj w zasadzie zaczyna się strefa kawiarniana, tak można to nazwać, gdzie nasi klienci, którzy przyjdą do kina, będą mogli napić się najlepszej, myślę, w mieście kawy. Oczywiście to jest taka chwila tutaj, gdzie można ją spędzić, relaksując się przy kawie, zjeść coś słodkiego, porozmawiać ze znajomymi, poczekać na film, a także odetchnąć po zakupach w centrum handlowym. Tak jak Państwo widzą, tutaj czeka już na nas prawie gotowa kawiarnia. W zasadzie brakuje tylko załogi i trzeba jeszcze troszeczkę zetrzeć kurz. No i trochę słodkości. Oczywiście, brakuje słodkości, brakuje owoców, no i brakuje przede wszystkim lodów, a także baristów. Natomiast kawałeczek dalej, tutaj przy szklanej elewacji, w najlepszym dziennym słońcu, będzie można usiąść sobie na wygodnych fotelach i właśnie to będzie ta strefa, gdzie będzie można sobie odpocząć przed, bądź po seansie, czy także w jakiejkolwiek wolnej chwili. Po naszej prawej stronie znajduje się rząd monitorów. To na nich będzie widać, jakie filmy są wyświetlane, o której będą wyświetlane, na jakie filmy można się wybrać? Dokładnie. W samym kinie mamy ponad 20 plazm, na których będą wyświetlane, począwszy od reklam, także repertuar oraz na przykład nasze propozycje zestawów barowych bądź zestawów kawiarnianych. Także będzie to, myślę, duża pomoc dla naszych klientów, którzy przede wszystkim nigdy nie odwiedzali jeszcze Multikina. Na tych monitorach, które znajdują się tutaj nad naszymi głowami, będzie wyświetlany przede wszystkim repertuar. No to idziemy kupić bilet. Znaczy tak, zaczynając w ogóle od początku, to jesteśmy na kasach biletowo-barowych, bo to jest taka nowość, która została wprowadzona niedawno w Polsce, że nie buduje się już kas biletowych osobno, tylko wszystko jest w jakby jednym kompleksie. W związku z tym... Czyli jedna pani nam sprzedaje bilet, a potem otwiera te wrota i sprzedaje nam na przykład popcorn. Dokładnie tak. Dzięki temu nie stoimy w dwóch kolejkach, tylko podchodzimy do jednej kasy i w jednej kasie załatwiamy wszystkie rzeczy, które powinny być załatwione na początku wizyty w kinie. Kupujemy bilet, kupujemy swój ulubiony zestaw, napoje, czy cokolwiek, na co mamy ochotę. No to wróćmy teraz do tego kolorowego telewizorka. Rozumiem, że zamawiamy sobie bilet na konkretną godzinę i pani nam tutaj wstukuje, dostajemy ten bilet i idziemy sobie do... Dokładnie tak. Każdy seans to, można powiedzieć, osobny kwadracik. Te filmy, które są tutaj zaprogramowane, to nie jest jeszcze nasz finalny repertuar, to jest tylko wersja testowa, na której będziemy szkolić naszą załogę, która po prostu w przyszłym tygodniu przystępuje do już takiego ostatecznego szkolenia przed otwarciem. Natomiast oczywiście system ten szkoleniowy nie różni się niczym od tego już, który będzie funkcjonował u nas od 18 maja. Jednocześnie oprócz tej kasy biletowej przełączamy się na kasę barową i w tym momencie umożliwia nam to sprzedaż zestawów czy także pojedynczych produktów z naszej szerokiej oferty barowej. Czyli kupujemy co? Przede wszystkim kupujemy popcorn i to popcorn w dwóch wariantach. Popcorn słony, ale także popcorn karmelowy. To jest też pewnego rodzaju nowość, która przyszła do Polski z Niemiec przede wszystkim. I ten popcorn od mniej więcej 2-3 lat jest w sieci Multikino. W Słupsku oczywiście także będzie dostępny. Następnie przede wszystkim kupujemy coś do picia, bo trzeba czymś zapić to, co zjemy. No to oczywiście napoje z automatów, które tutaj jeszcze są cały czas podłączane. No i nachosy to jest też taki główny produkt, który sprzedaje się w kinie, z różnymi sosami, z sosem serowym, sosem salsa, no i wszelkiego rodzaju słodkie przekąski, czy też chipsy, paluszki i tym podobne. Czyli głodnych na seans nas nie wpuścicie. Oczywiście te telewizorki to repertuar. Częściowo repertuar, ale przede wszystkim tutaj będziemy wyświetlać naszą ofertę barową. Czyli klient, który przyjdzie do nas, nie będzie musiał się zastanawiać, jak skomponować sobie zestaw, tak żeby było najkorzystniej i finansowo, i w zależności od pojemności danego pudełka popcornu czy kubka coli, prawda? Pojemności danego brzucha.
Dokładnie tak, bo nie każdy jest w stanie wypić litr coli, a dla niektórych to jeszcze za mało. W sali kinowej numer 1, największej, która pomieści 266 osób, 266 spragnionych nowoczesnego kina widzów. W tym są również miejsca dla widzów niepełnosprawnych. Tak jest w każdej sali? Tak, każda sala oczywiście, w każdej sali przewidziane są miejsca dla osób niepełnosprawnych. No i cały budynek oczywiście centrum jest też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, także no oczywiście nie wykluczamy nikogo z racji tego, że na przykład porusza się na wózku inwalidzkim, także może obejrzeć film oczywiście w naszym kinie. Te miejsca są specjalnie oznakowane. Także niepełnosprawni będą wiedzieli, gdzie przygotowano dla nich najlepsze miejsca. No dobrze, jesteśmy w kinie. Co zobaczymy? Najnowsze produkcje filmowe, ale nie tylko. Oczywiście multikino to więcej niż kino i to nie jest tylko hasło reklamowe, ale to jest fakt, ponieważ przede wszystkim oprócz regularnych seansów proponujemy ofertę tak zwaną pozafilmową, czyli transmisję imprez muzycznych, imprez sportowych, maratony filmowe, a także wiele różnych nocnych imprez filmowych. A te najbliższe imprezy sportowe? Liga Mistrzów, finał Euro 2012? Dokładnie tak, już 19 maja, dzień po otwarciu, finał Ligi Mistrzów na wielkim ekranie, także emocje, które są na sali w tym momencie są nie do opisania. Proponuję naprawdę nas odwiedzić i zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Natomiast następnie 1 czerwca noc kina, czyli całonocna impreza, w której z jednym biletem widzowie przemieszczają się dowolnie między wszystkimi salami kinowymi. Na każdej sali lecą różne filmy i to tak naprawdę widz, który wybierze się do kina, decyduje, jaki repertuar tej nocy sobie wybierze. Może obejrzeć 3-4 filmy, w zależności od tego, jak bardzo jest wytrzymały i ile kawy uda się wypić. Wcześniej, 25 maja, NMF, czyli maraton filmowy, także całonocna impreza, gdzie zaprezentujemy kino konesera i 4 tytuły, które już można sprawdzić na naszej stronie internetowej. W tych największych salach z pewnością będzie można oglądać filmy, które dopiero wchodzą na ekrany, filmy premierowe. W tych mniejszych, jak się domyślam, filmy, które już troszeczkę są. Jak długo żyje film w multikinie? To znaczy oczywiście o długości życia filmu decydują widzowie, bo jeżeli film jest chętnie oglądany, to film no, nie schodzi z afisza czy z ekranu no, przez długi czas. Natomiast no, jeżeli jest już mniej popularny, to oczywiście ustępuje miejsca nowościom. Jeśli chodzi o premiery, to premiery są w każdy piątek i prezentujemy filmy, które wchodzą w każdy piątek w Polsce oczywiście. Raczej nie wracamy do filmów starszych, które były grane jakiś czas temu, chyba że właśnie w przypadku imprez, maratonów, przeglądów i tym podobnych wydarzeń. A jakby komuś się zachciało tutaj wyprawić urodziny? To oczywiście jest taka możliwość. Mamy specjalny pokój urodzinowy, gdzie nasi najmłodsi widzowie, choć może i też trochę starsi, będą mogli spędzić miłe chwile na zabawie, wybrać się na film, zjeść popcorn i takie przyjęcie oczywiście jesteśmy w stanie zorganizować.